Proszę Państwa, śmierć syna pana Leszka Kardasza, znanego działacza społecznego, rolniczego na terenie Dolnośląska, jest kolejnym świadectwem, do czego dążą te nasze rządy i tak zwana opozycja. Od lewa do prawej, ci wszyscy, co są w Sejmie, PSL, PiS, PO, SLD, Konfederacja, Hołownia, Kukiz, proszę Państwa, i inne, jeżeli tam są. Proszę Państwa, nic się nie zmieni, tylko będzie coraz gorzej. Młynek do mielenia nas ciągle zwiększa swoje obroty. Coraz mniej miejsca jest, żeby się prześliznąć. Tacy działacze jak Andrzej Leper, pan Papała, a teraz właśnie syn pana Leszka Kardasza i inni. No i 200 tysięcy ludzi, którzy zostało według mojej oceny zamordowanych w ciągu ostatnich 2 lat, czy tam 2,5 lat. To nie są przelewki. Oni dążą do naszej śmierci, do śmierci naszych bliskich, do tego, aby nas zniewolić, już do końca. Świadectwem tego jest kolejna ustawa wroga Polsce, która zaczęła obowiązywać od 1 października 2023 roku. Może co do daty się pomyliłem, ale fakt jest, że jest taka ustawa. Zastanówcie się. Nie głosujcie na tych, na samych czołach list wyborczych. Jeżeli już macie sympatię do tych partii, to wybierajcie tych ludzi z środka. Jest zawsze szansa większa, że coś się zmieni. Jeżeli nowi, całkiem nowi przyjdą. Przechodzimy do filmu pana Zbigniewa Stonogi o tragedii pana Leszka Kardasza. Proszę, obejrzyjcie do końca. Pozdrawiam. Dzień dobry Państwu, spod Złotoryi. 27 września tego roku miał miejsce wypadek, z tym, że wypadek niesłychany. Niesłychany dlatego, że zginął w nim młody człowiek, ale wypadek, który jest owiany pewnego rodzaju tajemnicą i wieloma sprzecznościami. Wypadek, co do którego relacje naocznych świadków są straszne, proszę Państwa, bo wskazują na to, że nie ratowano chłopaka, że wprowadzano w błąd służby ratunkowe. Jest ze mną ojciec zmarłego, człowiek, który walczy o prawdę w sprawie śmierci syna. Co tu się stało? Leszek Kardasz. Dziękuję wszystkim też za wsparcie, które pomaga mi nie spać już 106 godzin. Prowadzić własne śledztwo dzięki pomocy przyjaciół, także dzięki pomocy Zbyszka. Jestem rolnikiem znanym w Polsce też, prowadziłem do tej pory z synem, świętej pamięci Leszkiem Juniorem, 40-latkiem, który 5 marca 1983 roku dał szczęście mojej żonie Halince i mnie, bo upragniony pierwszy syn. Mój tata miał 4 córki, a 5 byłem ja. A ja za pierwszym razem cieszyłem się, nie mogłem wtedy jeszcze być, bo w latach 80. nie można było być przy porodzie. I mój syn zginął w takich okolicznościach, bez pomocy ludzi. Także pytam się, gdzie empatia? Empatia, która naprawiłaby świat, ale brak empatii zabiła mojego syna. I Pan Bóg daje mi siłę. Bo jestem człowiekiem wiary, mimo że ułomnym, grzesznikiem, wielkim grzesznikiem, ale 106 godzin bez snu znalazłem prawdę. Ksiądz Tischner pisał o 3 prawdach. Prawda, tylko prawda i gówno prawda. Ja prawdę i gówno prawdę odrzucam, ale tylko prawdę wyjawię Państwu, ale dopiero po pogrzebie syna, na który nie mogę się doczekać. Ciało mojego syna aresztowano po śmierci, tak to nazywam przewrotnie, dlatego że nie wiadomo, kiedy odbędzie się sekcja zwłok. Ja myślałem, że w 48 godzin, że we wtorek pochowam swojego syna Leszka Juniora wraz z swoją rodziną, która cierpi, z jego ukochaną Basią, z mamą Halinką, siostrą Jolą, jego córkami Julią Wiktorią, jego chrześniakiem Maksem 9-latkiem i jego siostrzenicą Majką. I jeszcze moją siostrą Marysią i wieloma ludźmi, którzy pytają,
Leszku, kiedy pogrzeb, bo chcemy godnie go pożegnać. Niestety nie mogę Państwu powiedzieć, kiedy pogrzeb, dlatego że prokurator pisarski, szef prokuratury rejonowej z Otryi, odmawia mi, mimo że uznano mnie, bo musieli uznać mnie za jedynego pokrzywdzonego, który ma pełne prawa wglądu do akt, składania wniosków, wiedzy o tym, gdzie przebywa mój syn, gdzie przebywa auto. Auto, to już nie jest auto. To jest strasznie wypalone auto. Cztery zespoły Straży Pożarnej, dwie państwowe i dwie ochotnicze z Prusic i z Wysocka dostali polecenie, nie wiadomo od kogo, żeby nie gasić auta. Ratownik OSP, poczekaj Zbysiu, muszę to powiedzieć, ratownik OSP, szef OSP w Prusicach, rolnik, mój kolega, któremu przysporzyłem 50 hektarów gruntów, powiedział, że takie są zasady, żeby nie gasić. Proszę Państwa, 27 września syn pana Leszka poruszał się BMW jedynką od strony Złotorii w kierunku Legnicy. Na niewielkim łuku wypadł z drogi, uderzył w drzewo, samochód się zapalił. I to są takie bardzo zdawkowe informacje o tym wypadku. Ale co się, proszę Państwa, stało? Na miejscu wypadku przypadkowo zatrzymało się trzech świadków. Pierwszy, ratownik medyczny, drugi, strażak, trzeci, policjant i inni ludzie, którzy jechali z przeciwnego kierunku. Dotarliśmy aż do dwóch świadków, którzy twierdzą, że mężczyzna, ofiara wypadku, ruszał się, oddychał, ale ten ratownik medyczny dzwonił na numer 112 i mówił, żeby się nie spieszy, że tu nie ma kogo ratować, jest trup na miejscu. Tymczasem leżący tu na asfalcie obok nas syn pana Leszka wciąż oddychał i dawał oznaki życia. Nikt go nie reanimował po tym, jak te oznaki ustały. Dzień dobry, panie Wojciechu. Był pan świadkiem pewnego niecodziennego wydarzenia, gdy pan mógł powiedzieć, co pan widział przy wypadku. No, wracając z miejscowości Złotoryja, jechałem w kierunku Legnicy. Zobaczyłem z daleka, że coś się dzieje, auta zaczynają gwałtownie hamować. Fura, taka duża kupa kurzu była, która zaczęła palić. Podjechałem, zobaczyłem auto w rowie i mężczyznę, który leżał wyciągnięty na plecach z rękoma do tyłu na asfalcie. W tym momencie zatrzymałem się pod biegiem, zobaczyć co się stało, chciałem mu pomóc. I osoba, która od niego odchodziła, miała rękawiczki założone niebieskie na rękach. Rozmawiałem w tym czasie chyba z numerem 112 bodajże. I powiedziałem, że tam nie ma kogo ratować, bo no nie ma po prostu czego podchodzić. I usłyszałem ich rozmowę właśnie przez telefon, że są jakieś obrażenia wielo tam wewnętrzne. Co tam jeszcze, że jakaś rana otwarta jest, głowy, złamanie, kończyny i tak dalej. I ja powiedziałem, że on jeszcze oddycha, widzę, że po prostu ustami rusza i takie wyobraźnie ruchy na brzuchu. Powiedział, że po prostu, żebym się przyjrzał dokładnie człowieku, tam nie ma po co i do kogo podchodzić. No i na tym się zakończyło. Nie reanimował, nie uczył. Nie, nikogo przy tej osobie nie było, nikt tam przy niej nie klęczał, nie stał, po prostu on odchodził w stronę Legnicy. Brzuch, były widać takie ruchy na brzuchu po lewej stronie i ustami lekko ruszał i policzkiem, również po lewej stronie. Prawe oko miał, chyba też wydaje się, że to połowy otwarte. Prawe lub lewe, że tutaj nie wiem, czy nie chcę po prostu mówić z tym procentem. Dziękuję panu bardzo. Nie ma za co. Dziękuję. Na miejsce przyjechała karetka pogotowia. Czy ona zabrała syna, czy syn został tu, aż go zabrał zakład pogrzebowy? Szanowni Państwo, mimo wielkiego bólu, Pan Bóg daje mi tę moc. Ja się uśmiecham w tej chwili. Jest to uśmiech przez łzy, uśmiech ironiczny. Muszę dotrzeć do świadków, ale według mojej wiedzy nawet nie mieli zamiaru. Ratownik medyczny, który akurat nie wiadomo jakim trafem tu się znalazł, jadąc za synem, poinformował, do czego nie jest, jest to karalne. Ratownik medyczny, proszę Państwa, według mojej wiedzy nie ma prawa dzwonić do pogotowia i stwierdzać zgon, a on zadzwonił i powiedział tak, nie śpieszcie się, stwierdziłem zgon na miejscu, uraz wielonarządowy, duża rana cięta głowy i otwarte złamanie. I informuję Państwu, że nic takiego nie miało miejsca, bo ja jako nie lekarz, ale prawnik z wykształcenia z 2005 roku i rolnik z zawodu robiłem, jak przyjechałem 20 parę minut po śmierci mojego syna, który nie był ratowany, podniosłem mu koszulkę.
Proszę Państwa, jakie są zasady ratownictwa medycznego? Rozrywa się koszulkę nawet kobiecie i piersi mogą być na wierzchu i robimy sztuczne oddychanie do momentu przyjazdu pogotowia w pełnym składzie. Pogotowia w Polsce powinny jeździć nie z ratownikami tylko, ale z lekarzem. To jest kuriozum. Ja będę walczył, proszę Państwa, żeby ratownicy medyczni zniknęli z karetek. Naprawdę, nie może taki Michał S. i jego koledzy jeździć karetkami. Nie udzielono pomocy, a poinformował o zgonie. W związku z tym opóźnił przyjazd karetki, która być może by uratowała. Jestem myślącym człowiekiem, czyli na logikę, co robimy? Pompujemy i usta, prawda? Człowiek, który jest świadkiem koronnym, tak go nazwałem, nie mogę powiedzieć ani inicjałów, powiedział tak, panie Leszku, on operował takim językiem medycznym, że mu zaufałem. Dzisiaj oczywiście bym go kopnął w tyłek i ratował pańskiego syna, bo pański syn oddychał, ruszał mu się brzuch i chciałem go ratować, ale pan Michał S. powiedział tak. Michał S. był ubrany w niebieskie rękawiczki. Michał S. do tego świadka koronnego powiedział tak. Już nie ma kogo ratować. Zostaw go, nie masz prawa, tylko ja mam tutaj uprawnienia, bo jestem ratownikiem medycznym. W związku z tym, niestety, a powinien poprosić o pomoc tego świadka koronnego i we dwóch na zmianę do momentu przyjazdu karetki pogotowia, bo od dzwonienia byli inni. Tutaj było wielu gapiów. Jeden tylko Wiesław, dostawca sprintera Mercedesa, gasił swoją gaśnicą auto, bo ono było do zagaszenia. Diesle, proszę Państwa, się nie palą. Natomiast mojemu autu cztery zespoły straży pożarnej, dwie państwowe, dwie OSP, pozwoliły spalić się doszczętnie. Doszczętnie. Nie ma Leszku, rozumiemy emocje w obliczu tej tragedii ojca, ale też to, no to wykrzykujesz tą prawdę, proszę Państwa. Bo chcę, żebyście Państwo usłyszeli, w jakiej Polsce żyjecie. Samochód zauważyliśmy już około 400-500 metrów wcześniej na wzgórzu. Podjechaliśmy, zatrzymałem się, przede mną stał jeden samochód już, ale nikt nie reagował, wyciągnąłem gaśnicę, poleciałem, bo zaczęło się kopcić strasznie spod maski. No i wybuchnął płomień, więc ugasiłem tyle, ile mogłem gaśnicą tam ugasiłem to, ale po chwili już samochód cały stanął w płomieniach. Tak jakby, no było coś no, łatwopalnego. Również był, obok stał pan, który dzwonił na 112, tak. No i był ratownik, tak twierdził, że to jest ratownik medyczny i on się zajmował, bo nie widziałem, żeby udzielał pierwszej pomocy takiej w stylu duszenia w piersi. Mhm. Samochód się palił coraz mocniej i musiał go odciągnąć troszkę dalej na transport. Nikt nie pomógł, jeszcze krzyczałem, dajcie ze dwie gaśnice, żeby to ugasić. Tylko słyszałem, żeby ratownik przekazał temu panu, co stał obok, żeby zadzwonił na 112. Mhm. I sam powiedział, że jest uraz wielonarządowy i że jest zgon natychmiastowy. Proszę Państwa, lewy MacPherson, czyli koło od strony kierowcy, leżało 44 metry w polu, ale proszę Państwa, gdzie leżało? Za chwilkę przejdziemy i Państwu to pokażę. To MacPherson z całą pewnością, być może to była przyczyna wypadku, się rozkręcił i odpadł po prostu od samochodu. Uderzył 10 metrów przed drzewem. Co najmniej 10 metrów przed drzewem. Uderzył w inne małe drzewo i poleciał w pole. Proszę Państwa, gdzieś na wysokości Zbigniew mnie kameruje z około 5 metrów, a jeszcze ze 2 metry za nim, z 2 metry cofnij się. Mniej więcej w tym miejscu, ja nie jestem fachowcem, ale trajektorię określą biegi, odpada MacPherson z lewym kołem w całości. Ludzie mówią, że później ląduje w polu 44 metry i wygląda jak doniczka, tylko kwiatki posadzić. I ten MacPherson, który z nie wiadomo jakich przyczyn
a przypomnę Państwu, że tam jest trzypunktowy układ mocowania. Te trzy punkty puszczają wszystkie i ten MacPherson postawiając się na sobie, sprężyna, uderzał w to drzewo. Ten MacPherson leci właśnie tam, no, jak są te ślady. Auto już bez lewego koła ryło, proszę Państwa, ziemię bezpośrednio przed uderzeniem. I teraz świadkowie, którzy nie są świadkami, bo się nigdzie nie zgłosili, mówią, że jechał bardzo szybko. Proszę Państwa, gdyby ten samochód jechał z prędkością typu 150 i więcej na godzinę, on przez ten rów by po prostu przeleciał. I wylądował w polu. Gdzieś w polu, a tutaj widać absolutnie, że to auto wjechało do rowu i zaczęło ryć. MacPherson na pewno uderzył przed miejscem zderzenia z drzewem w inne drzewo, bo są na nim ślady uderzenia tego MacPhersonu, a kora została również na sprężynie. Czyli najprawdopodobniej przyczyną tego wypadku było coś z zawieszeniem. Być może ktoś przy tym majstrował. Dlaczego takie teksty? Proszę Państwa, pan Leszek jest skonfliktowany z lokalną policją. Od wielu lat naprawdę bardzo ostro z tą policją walczy. Przed laty wybito mu zęby i tak dalej. I on udzielił wywiadu w takim moim głośnym reportażu dotyczącym zachowania się policji w domu młodych ludzi, właśnie w Złotoryi. To jest przed kilku tygodni. Pan Leszek dzwonił do mnie, pisał SMS-y, że on dostaje jakieś dziwne pogróżki po udzieleniu wywiadu wtedy w tamtej sprawie. Kilka dni później po tych SMS-ach zginął jego syn. Proszę Państwa, to nie są spiskowe teorie dziejów. Mamy dwóch świadków. Jeden z nich próbował odciągnąć chłopaka od palącego się auta. W tym momencie ten ratownik wydzwaniał 112, mówi, zostaw go tam, nie ma kogo ratować, on nie żyje. A ofiara wypadku wciąż dawała znaki życia, oddychała, były jakieś ruchy twarzy. Być może tego nie przesądzał, być może był to właśnie koniec żywota ludzkiego, ale na pewno był to moment do reanimowania, do podtrzymania podstawowych funkcji życiowych na tyle, na ile jest na drodze możliwe, zanim przyjedzie zespół ratownictwa medycznego. Proszę Państwa, ta daleko idąca hipoteza zdaje się mieć też potwierdzenie w zachowaniu się prokuratora, który po pierwsze powiedział, i mam to nagrane, powiedział do pana Leszka, że nie powie, gdzie jest ciało syna i gdzie jest samochód, bo pan Leszek to wykradnie. Prokurator, proszę Państwa, do ojca, który stracił dziecko, swoje dziecko, w tragicznym wypadku mówi, że nie powie, gdzie jest ciało. Choćby po to, żeby się pożegnać, każdy z nas, komuś ktoś umarł i zawsze żegnaliśmy się ze zmarłymi właśnie tam, po sektorium czasami, przed sekcją zwłok, żeby później nie oglądać ciała pokiereszowanego. Akt to pan Mariusz, tak? Wczoraj tego sobie wykonałem. Wczoraj? No wczoraj wykonałem, ale to opieką. To jest wszystko ewidencjonowane, rejestrowane. Policja przynosi do nas akta, my rejestrujemy. Obie dokumenty można dzięki temu otworzyć. I jeszcze jedno pytanie, bo jest pan zobowiązany mi udzielić tych informacji. Ale ma pan obowiązek jako pokrzywdzonemu. Zgodziliśmy się wczoraj, tu powiedziałem, że jestem pokrzywdzony, któremu udziela się wszelkich, mam prawo do składania wniosków, gdzie leży mój syn i gdzie jest złożony brak. Mimo wszystko, kierując się dobrym postępowaniem, powiem tak, ciało syna jest w zakładzie pogrzebowym, jest przygotowane w chłodni, a samochód jest na parkingu, czeka na oględziny. Czy powinno być w zakładzie pogrzebowym? Wszystkie ciała, które są w naszej dyspozycji zabezpieczane, są w zakładzie pogrzebowym. Chłodni zakładu pogrzebowego. W Legnicy, w Złotoryi? Nie mam pan takich. Ale musi pan. Nie musi pan. Nie muszę. Proszę mi to dać na piśmie, że nie udziela pan mi informacji, gdzie jest... Ale to potwierdzę. No, potwierdzę, że dzisiaj nie udzielę panu informacji. Gdzie jest brak? Jest na parkingu zabezpieczonym. Jak? Parkingu w firmie, która zabezpiecza dla potrzeby policji. Firmy. Tego też nie powiem, bo wie pan. Mimo wszystko prowadzi pan jakieś swoje własne... Człowiek 26 lat. Ale nie, ja mam prawo. Nie dam panu miejsca, bo pan syna wykradnie. Proszę Państwa, od strony formalno-prawnej pan Leszek jest uprawnioną stroną procesową. Jedyną osobą. Pokrzywdzonym, który ma określone prawa zagwarantowane w przepisach kodeksu postępowania karnego. Proszę Państwa, diesel palił się, jakby był
co najmniej polany benzyną, bo diesel się tak nie palił. No, temperatura zapłonu oleju napędowego jest dużo wyższa. Dlaczego tego samochodu nie gaszono? Przecież to mogło mieć istotny wpływ na możliwości biegłych, którzy będą to auto badali. Tego nie wiemy. Leszku, byłeś w domu Michała S., ratownika. Tak, proszę Państwa, wczoraj z przyjacielem młodym, którego imienia też nie podam, odwiedziliśmy, bo tym swoim stukilkogodzinnym śledztwie bez snu dotarłem do rodziców i do domu rodzinnego, gdzie przez wiele lat mieszkał Michał S. do Wilczyc i rodzice zgodzili się porozmawiać ze mną. Mimo porozmawiać. Jedno zdanie. Tylko jedno zdanie. Pan Michał widział jako ostatni mojego żywego syna w wypadku. I chciał porozmawiać. A skąd pan wie nazwisko? Ratnerze Michał. Nie, nie, bo Michał był tym ratownikiem, który stwierdził zgon mojego syna. Nie, nie stwierdzał zgonu. Stwierdzał. Absolutnie. Stwierdzili akurat nie z pogotowie. To jest ale sprawa... jaki problem, żeby Michał porozmawiał ze mną? Jako ostatnia osoba. Ja wiem, w Legnicy. Ale nie chodzi o to osobiście. Tak, ale jesteśmy spokojni. Ale się chciał tylko porozmawiać. Ja 100 godzin już nie śpię. Nie życzę ci tego, no przyjacielu drogi. Ale nikomu się nie życzę. Ja wiem. Tak samo. Okay. Nikomu nie życzę źle. Nikomu nie życzę źle. Bardzo okay. Ani tobie, no, ale... ani. Ale ja to wiem. Synowi, to wiesz. Ja to wiem. A znamy się, bo wiem, gdzie mieszkasz. Jesteś kolegą. Znasz wszystkich tam. Ja tak samo. Ale nie, ale dlaczego mówisz, że wiesz, gdzie mieszkam? No w Gierątowcu mieszkasz. No pewnie, Gierątowca numer 2, ale no, tak dlaczego to... Wie, nie, ja nie widziałem, że tu mieszkacie. A kto ci dał adres tutaj stąd? Koledzy. No. Mimo sprzeciwu kuzyna Michała, Adama, i mamy Adama, którzy nie chcieli, wiedzieli już po co nie znali mnie, bo ja jestem osobą tutaj znaną, wiedzieli po co przybyłem i pan Adam chciał nam uniemożliwić spotkanie z rodzicami Michała, którzy mieszkają na pierwszym piętrze tego domu w Wilczycach, ale zeszli pani Danuta i jej mąż, państwo, no i pan jak mnie zobaczył, mówi, Leszek, przecież my się tyle lat znamy. Ja mówię do niego, no tak, my się znamy, tylko ja nie wiedziałem, że nazywa się, bo nie zna wielu ludzi, bo łatwiej zapamiętać Leszka Kardasza, który wiele zrobił dla swojej społeczności gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i polskiej. Natomiast ja tysiące ludzi nie zapamiętam, bo mam no, dobrą pamięć, ale niestety i porozmawiali ze mną, ale mama pana Michała mówi tak, nic nie mów. Zapytałem, czy Michał rozmawiał z nimi o wypadku, że ratował tego człowieka z wypadku. A pan tata Michała S. powiedział, nie, on nic z nami nie rozmawiał, nic. Ale później, jak już wyciszyli swoje emocje, to powiedzieli, no tak, przecież i mówi do mnie Leszek. Mój syn ratował twojego syna, reanimował go. To mój przyjaciel, który był ze mną, nagrywał tą rozmowę, ale symptomatyczne z ust taty Michała S. padło jedno zdanie. Wiem, gdzie mieszkasz, Leszek. Takim tonem. No i ja zareagowałem, słuchaj, to ty mi grozisz? Mówię, powtórz to, bo to jest ewidentna groźba oczywiście i tak to odbieram. On mówi, składam akurat wniosek, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, do czego mam prawo jako jedyny pokrzywdzony po śmierci syna Leszka Kardasza juniora. Jestem ojcem Leszka Kardasza juniora. Nie wiem, gdzie jest ciało, gdzie samochód, kiedy będzie sekcja, kiedy będzie pogrzeb. Byłem u prokuratora. Na moje cztery pytania, gdzie jest ciało, gdzie jest samochód mojego synka Leszka juniora, czy mogę wglądać w dokumentację i kiedy będzie sekcja zwłok, odpowiedział tylko na jedno. Na te trzy pierwsze powiedział, nie powiem nadal,
gdzie jest ciało, gdzie jest samochód, bo pan wykradnie, bo pan powiedział, że pan z Krzysztofem Rutkowskim przyjedzie i wykradnie ciało i samochód. Ja mówię, panie prokuratorze, pan kłamie i panu udowodnię. Proszę udowodnić mi, że ktokolwiek, a ja mówiłem te rzeczy, na pewno nigdy nie mówiłem, także kłamstwo udowodnię przed sądem. I prokurator powiedział, że nadal nie udzieli mi tych informacji. A kiedy sekcja zwłok? Sekcja zwłok będzie środa, czwartek lub piątek, dlatego że powiedział, że może być we wtorek, ale znał moje żądanie, bo ja chcę być, proszę państwa, to jest trudne, ale moja decyzja, jestem twardzielem. Chcę być przy sekcji zwłok mojego synka, bo chcę dopilnować prawidłowości wykonania tych czynności. Sekcja zwłok na moje żądanie, bo miała być w Legnicy, będzie zrobiona środa, czwartek lub piątek w Zakładzie Medycyny Sądowej przy Akademii Medycznej we Wrocławiu w mojej obecności. Bo powiedział prokurator, że może być jutro, ale bez mojej obecności. Natomiast jeżeli ja nadal podtrzymuję, co on mówi, mi odradza, ja mówię, mi nie można odradzić, to jest mój obowiązek. Ja też miałem, zobaczcie, miałem szczęście, miałem następcę, miałem Leszka Kardasza juniora i już go nie mam. Od stu kilku godzin mój syn dokonał ziemskiej wędrówki o 10.59 27 września w środę. Pereszku, jest pan od lat skonfliktowany z policją. Udzielał mi pan wywiadu po tej bolszewickiej, co trzeba tak naprawdę powiedzieć, napaści na tych. Nawet gorzej niż bolszewicki. Tych młodych ludzi. Mówił mi pan, że potem zaczął pan dostać poruszki, tak? Tak, po tym wywiadzie dostawałem pogróżki. Jeszcze więcej, jak to nie poskutkowało, to z pięciu fejkowych kont, jedno zamykano, drugie otwierano, później trzecie, czwarte, piąte, pisano na mnie, do mojej rodziny, do córci Joli, do mojej żony Halinki, do mojego syna jeszcze żyjącego, do moich znajomych, upublicznione wiadomości, że uważajcie na Leszka Kardasza, to jest niebezpieczny człowiek. On ma 100 kochanek, 5 żon, kilkanaścioro dzieci poza żeńskiego łoża. No moja córa przede wszystkim uwierzyła, proszę państwa, co jest nieprawdą. No i jeżeli już to nie poskutkowało, to zadano mi ostateczny cios, bo no cóż, uśmiercenie mojej osoby, chociaż nie zamierzam popełnić samobójstwa, byłoby najłatwiejsze, ale jak zadać ból? Poprzez zabicie pierworodnego syna, Leszka Kardasza juniora. Ale mój syn, który już niestety nic nie powie, wie, że jego ojciec jest w stanie wyjawić państwu całą prawdę. Tylko prawdę o mocodawcach i o tych, którzy wykonywali zadania mocodawców. Dlatego, że jest moje podejrzenie i dzisiaj, będąc, panie Zbigniewie, u prokuratora, złożyłem, pół godziny nie przyjmował nas. To jest ewenement. Olał nasz czas. Pół godziny czekaliśmy na wejście. Złożyłem wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na moim synu.